Premier dla interi.pl o decyzji RPP. To wpłynie na ceny. Mateusz Morawiecki, NBP dostrzegł problem inflacji. Nie komentuję działań banku centralnego, ale generalnie cieszę się z tej decyzji, bo jest to bardzo wyraźny sygnał dla rynków finansowych i dla gospodarki realnej. Bank centralny dostrzegł ten problem inflacji, RET, i ta decyzja Rady Polityki Pieniężnej będzie miała wpływ na poziom cen w niedalekiej perspektywie, powiedział interim.pl premier Mateusz Morawiecki tuż po powrocie z posiedzenia Rady Europejskiej w Lublanie. RPP w środę zaskoczyła uczestników rynków finansowych i zdecydowała o podwyżce stóp procentowych, w tym głównej z 0,1 do 0,5%. Wcześniej, jeszcze w Słowenii, Morawiecki pytany przez Interię o ewentualną konieczność podwyżki stóp procentowych w związku z rosnącą inflacją odpowiedział, że wyższa inflacja oczywiście go martwi, leży to w kompetencjach Narodowego Banku Polskiego i ma nadzieję, że reakcja NBP będzie należyta. Natomiast my po naszej stronie nie będziemy szczędzili sił, środków, w tym budżetowych, aby gospodarstwom domowym, które najmocniej ucierpią przez wzrost cen energii, niezależny od nas, a zależny od polityki klimatycznej Unia Europejska i manipulacji ze strony Gazpromu, żeby im jak najbardziej ulżyć, podkreślił premier Mateusz Morawiecki. We wrześniu inflacja w Polsce wzrosła do 5,8%, czyli poziomu nienotowanego od 20 lat. Autor: Bartosz Bednarz.